W związku z przypadającą rocznicą katastrofy Titanica, przedstawiciele Instytutu Oceanologii Rosyjskiej Akademii Nauk ogłosili, że nie mają pieniędzy na dalsze badania z użyciem Batyskafów Mir. Konstruktor jednych z najnowocześniejszych łodzi głębinowych na świecie, Anatolij Sagalewicz, twierdzi, że dzięki jego projektowi powstało wiele cennych prac naukowych. Zorganizowaliśmy siedem ekspedycji do wraku Titanica. W czasie jednej z nich kręciliśmy zdjęcia wykorzystane w słynnym filmie Jamesa Camerona. Na pokładzie byli także rosyjscy naukowcy, którzy prowadzili badania. Dla podreperowania finansów zabieraliśmy także na pokład turystów. Oprócz obserwacji wraku liniowca na północnym Atlantyku w 2007 roku, batyskafy Mir-1 i Mir-2 z naukowcami na pokładzie osiadły na dnie Oceanu Arktycznego na głębokości 4300 metrów i zatknęły tam rosyjską flagę. W ten sposób Rosjanie potwierdzili swoje kontrowersyjne roszczenia do znacznej części Arktyki. My wykrajujemy pieniądze, żeby upłacić ludziom z tego, co my zarabiamy. Musieliśmy znacznie ograniczyć płace. Czy wiecie ile zarabia pilot Batyskafu? 15 tysięcy rubli, czyli około 500 dolarów. W cywilizowanym kraju sprzątaczka zarabia więcej. Z mojego zespołu została połowa, a może nawet jedna trzecia. to w dwa razy, a to jest w Wyprawa turystyczna do wraku Titanica na pokładzie batyskafów Mir 1 i Mir 2 kosztowała ostatnio około 60 tysięcy dolarów, ale Zagalewicz nie potwierdził, czy podobne wycieczki będą kontynuowane.